Wojskic nie ukrywałaś tego, że ważną częścią twojego życia jest mukowiscydoza, ale ty bardzo pozytywnie wypowiadasz się, może nie na temat choroby, ale utrzymujesz taką pozytywną wibrację, gdy mówisz ten temat. Jak to wypracować? Tak, to prawda, bo tak muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogłam o tym otwarcie powiedzieć i w programie, i teraz cały czas o tym mówić, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat, bo dostaję już teraz mnóstwo wiadomości od osób chorych, ale nie tylko na mukowiscydozę, ale też na inne choroby, że dzięki mnie tak naprawdę wyszły z domu, pokazały się światu, że pokazałam im, że naprawdę warto spełniać marzenia i pokazać się właśnie światu, wyjść z domu, z tych czterech ścian, więc to jest naprawdę, uważam, że dla takich chwil naprawdę warto żyć. Bardzo się cieszę, że dostaję takie wiadomości i naprawdę się cieszę, że mogę otwarcie o tym mówić, bo ta choroba tak naprawdę praktycznie jest dla mnie taka już taką moją przyjaciółką. Spędziłyśmy ze sobą całe życie, więc naprawdę nie jest tak źle i cieszę się właśnie, że mogę o tym otwarcie mówić i pomagać w ten sposób też innym osobom. To jest piękne, że ty jesteś wsparciem dla tych innych osób, ale też na pewno fani są wsparciem dla ciebie. Jestem jednak przekonany, że kiedy dowiedziałaś się o tej chorobie, bo to musiałaś się dowiedzieć jako dziecko, to nie zawsze chyba było tak kolorowo. No nie zawsze, tak, nie zawsze, szczególnie początek, kiedy się dowiedziałam i już tak naprawdę byłam świadoma tego, co to jest za choroba, to faktycznie było ciężko, nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzę, ale myślę, że każde nowe doświadczenie i każdy kolejny dzień był coraz lepszy i uważam, że nie ma się czym zamartwiać, tylko cieszyć się chwilą, no i ja się cieszę, więc tak. Mukowiscydoza to jest też taka choroba, która jednak mam wrażenie towarzyszy każdego dnia. Ty też tak możesz powiedzieć, że na przykład trzeba chodzić, nie wiem, czy na rehabilitację, czy w jakiś inny sposób się Tak, martwić. rehabilitacja jest praktycznie codziennie, ale to ja nie muszę nigdzie chodzić, tylko tę rehabilitację wykonuję w domu, ponieważ wykonuję inhalację 3 razy dziennie, wykonuję kamizelkę drenażową, która oklepuje moje płuca i różne jeszcze inne sprzęty do tego, przyjmuję leki, więc tak naprawdę rehabilitacja jest codziennie i jest bardzo, bardzo ważna, ale tak, nie muszę nigdzie chodzić na tę rehabilitację, tylko ją wykonuję po prostu w domu.